Posprzątamy sobie siedzonko. Elegancko. Siemaneczko. Jak widzicie, na razie siedzę w tym syfie. Syf dookoła, no niestety. Na początku musi być brudno, żeby potem było czysto. Prawdopodobnie będzie czasu troszeczkę więcej, więc postanowiłem, że wreszcie zabiorę się za to. Za te pomieszczenie, ponieważ jak to mówili w tym serialu Gra o Tron, Winter is coming. Kto nie oglądał, polecam, fajny serial, ale oczywiście nie reklama. Pasuje tu ogarnąć te pomieszczenie i żebym miał gdzieśkolwiek mógł nagrywać jakieś dla was właśnie te projekty, bo nie ukrywam, że no bardzo lubię kombinować. Pewnie wiecie po moich filmikach z MRF-a, co chwilę modyfikacje. Jak kupiłem RCK, to od razu co chwilę modyfikacje były przy tym motorze. Nie lubię za bardzo przepłacać, więc tutaj to pomieszczenie, co zrobię, to raczej zrobię te wszystkie półki, szafki, jakieś pierdółki, stojaki, to wszystko naprawdę po pieniądzach. Postaram się ogólnie zrobić to, jakby to powiedzieć, prawie za darmo, czyli ze śmiecia, co ja mam u siebie, bo jest tego trochę, jakieś tam skrawki metali, to wszystko znajdę, więc jakieś regały, jakieś coś. Najważniejsze jest, żeby zrobić stół jakiś warsztatowy, na którym ogólnie bym mógł pracować. Po prostu, żeby silnik sobie rozebrać i to wszystko. A potem po kolei będziemy razem przez te etapy wszystkie przechodzić. I będę dorabiał, co będzie mi potrzebne, będę na bieżąco potem dorabiał sobie tutaj do pomieszczenia. Maszyny sobie dokupię, po prostu jakąś szlifierkę stołową, czy coś takiego, jakieś madło, czy nie madło. Jak widzicie, tu mamy madło, ale pan MRF bardzo dużo robi i czasami bardzo dużo je noszuje i to już jest trzecie madło, pęknięte. Spawałem je. Ale żeliwo, wiadomo, że jest ciężko zespawać. Najlepiej elektroda z miedzią. No, a czemu ja to wiem? Bo spawałem zwykłą elektrodą i pękało potem znowu. Więc elektroda z miedzią jest najlepsza do żeliwa. Ale to też nie jest to samo, co odlew. No cóż. No i trzeba nie zainwestować w jakieś imadło typowo ślusarskie. Pociągniemy po kolei do przodu. Jakoś sobie tutaj będę wyposażał ten warsztat, żebym mógł coraz więcej w nim robić i żebyście mogli i mieli co oglądać. No, jak widzicie, no jest brud, jest ubóstwo, ubóstwo, ale myślę, że w najbliższym czasie to się zmieni. Cóż, teraz będę puszczał serię filmików właśnie z tego warsztatu. No z warsztatu to jest nie warsztat, ale będzie jako warsztat to pomieszczenie służyło teraz. Postaram się zrobić więcej miejsca i tutaj ogólnie wszystko tak po prostu posegregować, żebym miał łatwiej znaleźć. Ponieważ no nie ukrywam, że to pomieszczenie i te półki to wszystko ma więcej lat niż nie jedna osoba oglądająca mnie tutaj na kanale. Więc dlatego jest tak, a nie inaczej na tych półkach. No, co chwilę się dokładało, jest rotacja rzeczy. No i szybko, szybko, szybko i właśnie się robi coś takiego. Dużo rzeczy, mało miejsca, słaba organizacja, dużo ludzi. Dużo ludzi, no i tak się właśnie dzieje. Nie będzie się komuś podobało, zrozumiem to, ponieważ będę robił to dla siebie, a nie dla kogoś. Ale za wszelkie sugestie, jak będziemy przechodzić przez ten cały proces tworzenia tego tu pomieszczenia, za wszelkie sugestie wam podziękuję. No nie w sensie negatywnym, że nie dawajcie sugestii, tylko po prostu możecie śmiało pisać w komentarzu, jeśli macie jakieś pomysły, na przykład coś tam przestawić, na przykład ta półka nie pasuje tu, pasowałoby tam, wtedy będziemy mieli więcej miejsca, albo coś takiego, to
zawsze rozważę wszelkie wasze propozycje. Tak. I oczywiście, jeśli chcecie mi pomóc, niekoniecznie, nie potrzebuję tam donate'ów, bo wiecie na pewno, że za każdy donate naprawdę duże prowizje sobie biorą i szkoda ogólnie tych pieniędzy marnować waszych pieniędzy, więc raczej ja tam o wasze donate'y ani nic takiego nie będę prosił w ogóle. Nie potrzebuję żadnych donate'ów. Lecz możecie to dla mnie zrobić i oglądać filmiki od początku do końca, chyba że są naprawdę nudne. Są nudne, więc się nie pogniewam, jak nie obejrzycie do końca. Zrozumiem to. Ale przynajmniej jeśli chcecie mi pomóc, wyłączcie tego adblocka i oglądajcie reklamy. Jak są dłuższe reklamy, no to wiadomo, że komuś się chce długie reklamy, a jak jakieś krótsze, oglądajcie od początku do końca. No, za oglądanie reklam dla was to tam parę sekund reklamy. No a to mi naprawdę pomaga, więc zamiast donate'ów obejrzenie reklamy to jest naprawdę duża pomoc dla mnie. Może kiedyś uda uzbierać jakąś większą sumkę z tych właśnie reklam, chociaż jak ktoś wie albo ktoś nie wie, to z YouTube naprawdę się grosze dostaje za te oglądnięcia reklam i to wszystko, bo same wyświetlenia to jest nic. Głównie chodzi właśnie o to oglądanie reklam. I tym pieniążku prawdopodobnie będę wyposażał to pomieszczenie i wreszcie się wszystko na moim kanale ruszy i zrobimy projekty. Tak. No. Myślę jeszcze kupić jedną kamerkę, bo nie wiem na razie jak GoPro se poradzi w takim słabym oświetleniu. Prawdopodobnie świetlówka pójdzie, bo za dużo prądu wpierdziela, zjada. I wpadną tutaj cztery jakieś lampy LED-owe. To chodzi, że nie wiadomo jak ta kamerka, ta GoPro będzie się dawało w tym słabym oświetleniu. Możecie się wypowiedzieć w komentarzu, czy wam odpowiada taka jakość, czy jest za ciemno. No bo naprawdę nie wiem. Tak samo z dźwiękiem, bo myślę właśnie kupić jakąś tam, nie lustrzankę może, ale jakąś tam kamerkę, żeby dało się w słabszym oświetleniu coś tam nagrywać dla was. O nie, już idzie tu. A few moments later. No i sorki, niestety chwilka była przerwy. Mama krąży i przeszkadza. Przeszkadza mi w nagrywaniu. Dobra. To będzie na tyle chyba w dzisiejszym odcineczku. Krótki, informacyjny, godzinny. Jak pan MRF powiedział, tak pan MRF zrobi. No, będę starał się teraz obietnic dotrzymywać i żeby były te filmiki trochę częściej i ciekawsze. Mam taką nadzieję przynajmniej, żeby były ciekawsze. Dobra, to ja się z wami żegnam. Widzimy się standardowo w kolejnym z odcinków. Tym razem na pewno będzie wcześniej. Nie tak jak ostatnio. Tym razem będzie wcześniej odcineczek. A kiedy? Nie wiem. Wszystko zależy od was, od waszej aktywności. Bo ostatnio troszeczkę mi motywacji brakuje do nagrywania, no nie ukrywam. Czyli żegnam się z wami. Do następnego. Trzymajcie się. Hej! 3, 2, 1, go!